Nieskromnie powiem, że czuję się bardzo usatysfakcjonowany, wyrywając Tomasza, który w tej chwili zaczyna swoją drogę artystyczną, wyrywając go ze Szczecina, że to my jako pierwsi go mamy. Myślę, że lada chwila będzie już rozchwytywany tutaj w Zawodzie Pomorskim ze swoim niezwykłym sposobem myślenia. Stawa składa się z trzech różnych tematów. Problem jest taki, że ja się nie za bardzo mnie zdecydować, co robić. To znaczy, czy rysować satyryczne rysunki, część osób prawdopodobnie z tego kojarzy. Część osób mnie kojarzy prawdopodobnie z postapokaliptycznych, takich nieco bardziej ambitnych malunków, a część osób prawdopodobnie jeszcze mnie kojarzy z komiksy. I tak, jak się nie mogę zdecydować, to myślę, że będę robił trzy rzeczy naraz. I efektem tego jest wystawa, która, fakt, że robię te trzy rzeczy naraz, pomaga mi w tym, bo możemy na przykład zrobić wystawę pod tytułem Szczecin, miasto obok Polic, to się obroni. Ze mną jest Tomasz Panek, autor wystawy Szczecin, miasto obok Polic. Dlaczego Szczecin, miasto obok Polic? Bowiem na wystawie oprócz prac takich tutaj postapokaliptycznych znajdują się również komiksowe i zabawne z mało szczegółowego przewodnika po Szczecinie, którego konwencja nawiązuje do tego, że nabijamy się ze Szczecina, stąd nazwa wystawy. Ale śmiało można powiedzieć, że to nabijanie się ze Szczecina przynosi pewną formę takiej promocji, bo Szczecin postrzegany jest w ten zabawny sposób, ale wielu osobom się to podoba i zwracają uwagę na te szczególne takie miejsca w Szczecinie, które ty oddajesz w swoich pracach. Tak, na tym mi zależy. Generalnie koncepcja mało szczegółowego przewodnika po Szczecinie, tych satyrycznych rysunków, jest po to, żeby promować Szczecin bawiąc. To znaczy zależy mi na tym, aby Szczecin w oczach mieszkańców samego Szczecina nie był postrzegany jako nudny, nieciekawy, więc nie tylko Szczecin region, bowiem również znajduje między innymi Police, zostały obśmiane, że po prostu miejsce, w którym żyjemy, mi się podobało w ten sposób. Ta praca, która znajduje się tutaj pomiędzy nami, to jest praca szczególna. Powiedz nam, co ona przedstawia, bo myślę, że większość Policzan będzie sobie doskonale zdawało sprawę, ale kilka słów od autora na pewno nie zaszkodzi. Tak, to jest kadr, mało wesoły kadr zakładów chemicznych w Policach. Założenie jest takie, że to jest powiedzmy rok 2200, historia nie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, mamy nuklearną zimę, kogoś z psem. Tak, ale to jest generalnie koncepcja tych obrazów postapokaliptycznych, które nawiązują do wymyślonej historii właśnie takiej, że 2200 rok, postapokaliptyczny klimat, nie jest ostatnia praca, nie jest pierwsza, będzie jeszcze więcej. Ale to jest też taki okres, w którym no nie ma szans, żeby nasze pokolenie do tego dożyło, aczkolwiek myślę, że takiego scenariusza chyba jednak nikt nie chciałby zobaczyć. Absolutnie. Powiem brzydko. Po prostu mi się podoba ten klimat. Klimat miejsc, które widzimy na co dzień w takim zupełnie innym ujęciu, to znaczy zdemolowanym albo przerobionym na coś innego, trafia to do mnie. Podoba mi się cała konwencja postapokaliptyczna, tak na przykład Falloutów, tudzież filmów Mad Max, tudzież Blade Runner. Bardzo mi się to podoba, także efektem tego są właśnie tego typu grafiki. Bardziej nawiązuje, aniżeli do prawdziwej historii, nawiązuje do takich klimatów bardziej okołogrowych, okołofilmowych. Nie staram się zawierać polityki, nie staram się zawierać właśnie takich historii, które rzeczywiście wydarzyły się kiedyś. Fakt, jest to podobne, nie uniknę tego, ale zupełnie nie jest to moim celem, żeby przekazywać takie. To ma bawić ewentualnie w formie takich science fiction, dokładnie.